30. sesję powinniśmy pewnie dyrektor, jeżeli chodzi o samodyscyplinę. Tak, gdzieś to czytał, nie wiem, czy się nawet nagrało. Myślę, że staram się nie zabronić. Pani Basia zadbała o przebitkę tutaj. Proszę Państwa, mamy dwie ważne rzeczy. Otóż pierwsza sprawa to jest taka, dzisiaj jest ta uroczystość, rzeczywiście wszyscy radni jesteśmy zaproszeni, jest ta uroczystość o godzinie 21, czyli o godzinie 20:30, to mamy na dużą przerwę. I proszę Państwa, druga sprawa, że mamy jutro, zapraszam wszystkich, bo wszyscy jesteśmy tam tutaj gospodarzami, o godzinie 11 na Placu Niepodległości. Uroczystości związane z uzyskaniem niepodległości. Konsul będzie? Tak. Proszę Państwa, druga rzecz. Tak jak Państwo wiecie, na tamtej sesji wpłynęła rezygnacja pani Krystyny Dużej, naszej znanej koleżanki z funkcji radnej, ze względu na zmianę adresu zamieszkania. Zmieniła nie tyle, proszę Państwa, adres w naszym mieście, bo wtedy by nie było problemu, ale, że tak powiem, tak jest. Tutaj nam wyjechała pani Grysia z Krakowa do gminy Osiennej, w związku z tym, zgodnie ze statutem... Ale też do miasta. Też do miasta, tak. Zgodnie ze statutem traci mandat radnego. Pani Krysia poinformowała, złożyła Rada Dzielnicy, w związku z tym, że to z 1 listopadem ma obowiązek zgodnie ze statutem podjęcia do miesiąca czasu uchwały. W związku z powyższym na najbliższej sesji zaproponuję podjęcie uchwały. Jeśli Państwo w swojej zbiorowej mądrości nie podejmiecie tej uchwały, do miesiąca czasu i tak mandat pani Krysi wygasi. Radnym zostanie za panią Krysię Posłowa, która była następna na liście, uzyskała następny wynik wyborczy pod warunkiem, że przyjmie mandat. Jeżeli ta osoba nie przyjmie, następna. Jeżeli byłoby w sytuacji, że te osoby nie przyjęły, jest wakat. Ta Rada Dzielnicy też już była w sytuacji, kiedy miała mniejszy skład radny, bo byli na przykład tylko po jednym radnym, czy osoby zeszły, a inne nie podjęły mandatu. Także... Było świetnie było kandydatów w tym roku. W tym było i to nie wyczerpana sztuka. Bardzo mocny. Szczodrość tutaj. Nie próbowała Pani jakoś... Pani Krysiu, ja myślę, że tak. To jest ten właściwy okres nad zgodnymi wnioskami, tak żeby było przygodne wnioski, ale teraz tak? Ja się powiem szczerze, że tak, nie będziemy na dzień, byliśmy przygotowani i duchowo, dlatego że myśleliśmy, że będzie to na następnej sesji, ale Pani Prysia rozumie, że nie wiem, czy Pani będzie prosić na następnej sesji, ale serce Pani jest dalej dokumentu stwierdzenia nieważności mandatu przez Radę. W imieniu całej Rady, w imieniu zarządu własnym, Pani Krysiu, serdecznie dziękujemy za te 2 lata wspólnej pracy, wysiłku, że się Pani z nami tutaj wspólnie pochylała nad problemami naszej dzielnicy. Z mojej strony chciałem przeprosić za to, co było może nie tak, może mogło być lepiej z mojej strony, ale myślę, że wszyscy jesteśmy tu po to, że chcemy, żeby być... Wszyscy chcemy dobrze. Zakładam, że może na różne sposoby, nie do końca możemy to mówić jednym głosem, ale nasza siła w różnorodności. Dziękujemy bardzo za współpracę. Ale z drugiej strony cieszymy się, że Pani znalazła nowe, ciepłe i słuszne, bo to życie weryfikuje różne... Proszę Kasiu, na nowe mieszkanko, żeby po prostu długo przypominało. Mam o niego dbać. Bardzo chcemy, żeby ten kwiat nie był taki brudny. do następnej konkursu, żeby długo Panią cieszył Pani oczy i serce. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Ja również Państwu chciałam podziękować za to, że mamy pierwszy krok pracy na rzecz samorządu lokalnego, za wskazówki, za rady, za ciepłe słowa, bo i takie też były. Wiele się nauczyłam, mam też te spojrzenie na pewne rzeczy, inaczej patrzy się z punktu widzenia mieszkańca, inaczej który się uczestniczy tutaj. Bo wtedy bardziej świadomie jak gdyby dochodzi to do nas, na co Rada ma wpływ, a na co nie ma wpływu. Także bardzo serdecznie dziękuję, a szczególnie chciałabym podziękować za pomoc Pani Ali, dlatego że działka, którą się zajmowałam, edukacja, jest również działką Pani Ali, która tutaj doświadczeniem swoim bardzo mnie wspierała i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam, przerwę, bo przerwy będą wnioski, żebyśmy mogli słuchać. Mam nadzieję, że to świadczenie z Polską Rybaka przeniesie do Rady. Możemy zrobić wolę wnioski na Podgórze. Po uroczystościach na Placu Niepodległości w sali Maryjewskiego jest ciąg dalszy, jak gdyby, czyli rozdanie nagród w konkursie Burza Stawarza. To w tym konkursie uczestniczył konkurs, znaczy nie tyle, szkoły z całego Krakowa. Tutaj jest dodatkowe są uroczystości, a nas ponadto nasza dzielnica od chyba 4 lat uczestniczy w kweście na Cmentarzu Podgórskim. W tym roku kwesta jest 1 listopada i 3 w sobotę. Jeżeli ktoś z radnych chce brać udział, chciałby uczestniczyć w kwestowaniu, jest lista tam na sali, w drugiej sali na stole, bardzo proszę się zapisać, bo będą stowarzyszenia osoby, które będą uczestniczyć, żeby przygotowane były identyfikaty. Dziękuję. Tak, tamta wypowiedź moja to była poszerzenie wypowiedzi przewodniczącego, natomiast Państwa chciałem poinformować, że dowiadujemy się z pracy wielu inicjatyw, albo o inicjatywach, które zostają podejmowane na terenie naszej dzielnicy. I taką ostatnią jakąś inicjatywą super nowoczesną to jest projekt ustawienie po naszej stronie przy Bulwarze Podolskim barki szczególnej o długości 120 metrów, więc barka, która w Polsce jeszcze taka nie ma takiej. No my to wszystko wiemy jak gdyby z pracy. Natomiast spróbowałem się połączyć, co mi się udało, z inwestorem, a zarazem jednocześnie z projektantem. I poprosiłem go o spotkanie tutaj w Radzie, aby mógł pokazać ze swojej strony, znaczy odpowiedzieć na pytania radnych i pokazać ten projekt, czyli go, nazwijmy to w skrócie, opowiedzieć. Więc data, którą żeśmy wyznaczyli tego spotkania i zapraszam wszystkich po prostu na to, Państwa radnego, wszyscy powinniśmy być zainteresowani, to jest 7 listopada o godzinie 18 tutaj w Radzie. Pani Basia wyśle mailem do Państwa. Pani Basia jeszcze, że tak powiem, to mailem wyśle, więc... Będziemy się pytać, czy jest to lotniskowie? Tak, jest. Kiedy ta barka miała wystanąć? A tego nie wiemy. To są pytania, które to mamy tu zamiast, że odłąkowi szeregowiec. No to będzie hotel już. To trzeba być. To oczywiście tam jeszcze uzgodnienia nie zależy od nas idą, więc nie my tylko... My tylko możemy się zapoznać. I mam jedną, ale już do Pani, która tam się pytała o przerwę, czyli Pani, która tu przyszła. Dobry zwyczaj nakazuje powiedzieć, że Pani nagrywa. Dziękuję bardzo. Mogę już powiedzieć? Ale proszę Panią, ja nie mogę, tak? Spokojnie. Oczywiście w swoim czasie. Ja osobiście byłem Pani tutaj też naszym gościem, więc zasugerowałem, że mogę odpowiedzieć od razu na adwocem słowa Pana Tomka. Myślę, że Grzeszczaj nakazuje coś takiego. Pani nagrywa Pani? Wysyłaliśmy na samym początku monitoringu informacje do wszystkich dzielnic, że będziemy przez cały rok odwiedzać i nagrywać. Także to jest, zostali Państwo poinformowani. Bardzo dziękuję. Nie musi ktoś, kto przychodzi, informować o tym. Ale dobry zwyczaj nakazuje, więc zostali Państwo poinformowani. My też mamy zameldowanie. No dobra. To co ja chciałem to tu Pani na listę jedna sprawa, nie wiem czy pamiętacie Państwo, w grudniu ostatniego roku zaproponowałem taką inicjatywę, żeby dzielnica się włączyła do inicjatywy Szlachetnej Paczki. Włączyliśmy się w pierwszą rozrywkę w rodzinie. Chciałem, nie wiem, tak też Wiesiek mówił w tamtym roku, żeby kontynuować tą, myślę, że szlachetną pobudkę naszą. I żeby w tym roku też wybrać rodzinę. Nie wiem, jakiego jesteście Państwo zdania. Już dzisiaj to informuję o tym, ponieważ... Mi się podobało, że nie była rodzina z Krakowa, nie z naszej dzielnicy. Nie podobało mi się. No to nie ma problemu, to rodzinę możemy wybrać wspólnie. No właśnie, jeżeli dajemy pieniądze, to powinniśmy dawać naszym ludziom, bo u nas w dzielnicy też są ludzie biedni, którzy powinni. A my mamy po prostu lodówkę gdzieś... Ale Pani Województwo... Nie, to może być dalsze. Pani Maciółka, ty nie to, gdzie pracuje, tylko Pani Maciółka... Ja myślałem, że Pani... I to masa osób... Pani wiek powinien przynajmniej skłaniać... Pani Maciółka, jakiś poziom, bo to, co Pani w tym momencie powiedziała, to jest żenujące. Nie, no żenujące. Pana zakończy... Jak Pan widzę, było tak miło. To nie dla mnie dodatkowa praca, już myślałem, że... To jest dla mnie dodatkowa praca, szlachetna paczka, bo to ja się koordynowałem. Pani Jacek jako jedyna osoba z Rady mi pomógł, Pan Przewodniczący również się do tego skłaniał. Nie wiem, z naszej, jeżeli ciężko Państwu 50 zł z naszej diety, którą naprawdę niektórzy, powiem szczerze, nie zasługują na to, żeby dostawać ją, bo wiemy jak niektórzy bardzo radni, no to nie będę wymieniać. Każdy niech sobie spojrzy w lustro i powie co robi. I dla mnie po prostu to jest straszne, że tak szlachetna wymawianie, że ktoś nie zasługuje, czy zasługuje, to niech Pan mówi do siebie, że Pan jest nietraktowy. Jeżeli Pani wzięła to do siebie, czy ja mam zająć sesję? Chciałem Państwu tylko powiedzieć, jesteśmy w wolnych wnioskach. Prosiłbym o jedno. Proszę w wolnych wnioskach mówić komunikaty, informacje, nie rozpoczynać dyskusji, bo to już nie jesteśmy w miejscu dyskusji. Jeśli jest jakaś sprawa, rozumiem Pani nazwę przesłanie jest tak. Inicjatywa Szlachetnej Paczki jest dalej. Sugestia Pani Renaty Gryba słusznie jest taka, żeby beneficjentem tego była osoba, która dotyczy naszych biednych jest jego... Ja nie wiem, czy z dzielnicy jesteśmy w stanie wybrać. Nie wiem, ale to nie podają stricte osoby... Bo ja wybrałem tutaj z Parku Świętego Józefa rodziny, prawda? Natomiast to nie jest przyporządkowane regionami. No, trafiła się rodzina z Mszany chyba, czy gdzieś tam z tamtego powodu. Możemy określić tylko prawdopodobnie do Krakowa. I przypuszczam, że nie jesteśmy w stanie dotrzymać. Do kiedy? Ja myślę, że się wybiera. Znaczy ja myślę, nie ma tego jeszcze, wyboru godzin, to przypuszczam, że będzie pod koniec listopada. No ale już się sygnalizuje i... Rozumiem, że na następnej sesji będziemy gotowi do tego, żeby się pewne osoby zdeklarowały. Natomiast, które byłyby zainteresowane, jakby Pan rozpoznał, czy istnieje możliwość jakiegoś ukierunkowania, to jakąś mniejszą populację. Dobrze, i tak nie każdy raz musi się założyć, Pani Basiu. Proszę Pana, pierwszą osobą była, która dała Pan tym razem i Pan się szalił, że inni nie dało. Wie Pan, kiedy Pan złożył tego rodzaju nie robi. Niech Pan nie będzie bez Pani Basiu, to sobie nie pozwolę. Pani będzie od wieku, proszę Państwa, proszę na wieczne zakończenie, Panie Szanowej, na wzajemnie. Pani Basiu, ale trzymajmy się na 5 minut, to tak troszkę po sesji można spokojnie sobie porozmawiać. Nie wyjaśnić. Chciałem przy komunikacji, już tak nie powiedziałem, na poprzedniej sesji musiałem odsłuchać sobie spokojnie nagrania jeszcze z poprzedniej sesji. Jeden komunikat mam, to ja mam prośbę, że jeżeli się mówi, że komisja widzi potrzebę konsultacji, to żeby nie mówić w przypadku, kiedy komisja wydała negatywną opinię, bo dla mnie to jest jasne. Odnoszę się się do tego, co pan Tomasz Komiejski mówił dwie sesje temu. Tam była opinia negatywna w przypadku tej strefy tempo 30, więc ja nie zauważyłem tutaj stwierdzenia, że komisja widzi potrzebę konsultacji. To pani Wagowska, mam prośbę, żebyśmy się akcjonowali. Proszę nie mówić, używać określeń typu arrogant, bo to pani sobie pozwoliła na używanie słów uznawanych za wulgarne wobec mojej osoby. Pani koleżanka za to przeprosiła, przyznaję mi się troszkę zapędziła, nie mam do tego, nie mam absolutnie o to w tym momencie żalu, natomiast proszę nie mówić, że ktoś jest arogantem, że lekceważy ludzi, jeżeli sama pani nie potrafi szanować, bo ja mogę powiedzieć głośno, jak, co było powiedziane. Dobrze, no, proszę pana, chciałabym powiedzieć, ja tylko niech pan nie dyskutuje pan, ale nie chcę z pani dyskutować, nie mówię do pani Murasa. Przeprosi. A ja pana nie będę przepraszała. Ale mnie to nie interesuje. Proszę państwa, każdy z nas ma prawo do różnego zdania, do różnego postrzegania sytuacji. Prośba tylko, szanujmy się nawzajem. I tak, krótko. Może to komuś nie podobać, czy nie? Natomiast ja uważam, że konstytucja gwarantuje obywatelom pewną swobodę. Ja na pewno nie zamierzam rezygnować z publikowania już artykułów. Natomiast mogę obiecać, że jeżeli następny raz będę coś publikował, to wyślę od razu państwu mailem zaproszenie, żeby każdy mógł od razu przeczytać, żeby nie zajęło to tak dużo czasu na zlokalizowanie czegoś takiego. Rozumiem, jesteśmy w pełni odpowiedzialni za swoje czyny i każdy może dochodzić ewentualnie nie, to jest pewna różnica, czy się podoba, czy nie. Ale jeżeli są nieprawdziwe informacje nawet z Rady, to jest pytanie, w jaki sposób... No wie pan, ale nie można startować sprawy, bo co by nie powiedzieć, Rada jest osobą publiczną. Jeżeli na razie idzie informacja, która jest informacją nieprawdziwą, która jest jakby w sposób jakby spreparowana czy wyjęta z kontekstu sprawy, wprowadzająca w błąd mieszkańców, to w jaki sposób można to stosować? Otóż ta kwestia odwołuje się do pewnej uczciwości i do pewnych zasad. Oprócz tego, rzeczywiście można, to może pan powiedzieć, że można dochodzić w sądzie. Ja nie wiem, jak to dochodzić w sądzie, czy jak nie dochodzi w sądzie. Proszę? No ja nie, ale jak dochodzi? No, prosimy pana na przykład na to, żeby te sformułowania były jakby nadużycie, nie? Bo na przykład to, że pan postawił... No, panie Tadeuszu, dziękuję bardzo. Ja chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli na turnieju charytatywnym. Zbieraliśmy pieniążki na dalszą rehabilitację małej Mileńki, która mieszka u nas na osiedlu Lipska. Bardzo dziękuję tym radnym, którzy przyszli i też się założyli. Było wystarczająco, kto mógł, kto przyszedł. Chcę tylko powiedzieć, że brałem udział z 4 zawodników, to jest 13 drużyn. Naprawdę zainteresowanie jest coraz fajniejsze tym. Także myślę, że no, była to fajna taka po prostu możliwość spotkania się na Orliku. Nasz Orlik działa tam najmniej rekreacyjnie. Także zapraszam wszystkich radnych do odwiedzin. Cieszymy się za dobre spotkanie. A jeszcze chciałem tylko pani Krysi od siebie podziękować, przeprosić, jeśli w ciągu tych 2 lat może czasami powiedziałem coś niezręcznego, niegrzecznego. Przepraszam, dziękuję. Dziękuję. Ja chciałam podziękować w imieniu całej komisji, bo czasem uwagi koleżanki nas troszeczkę też po prostu... Musimy do troszkę innej pracy, więc jak to się mówi, każda nowa osoba potrafi mniej ze sobą dużo nowego. I chciałam dodać pana przewodniczącego o lampę, tam miała być wymiana oprawki lampy usytuowanej na wprost okiem mieszkańca. Nie, z naszych tylko miała być interwencja. Z ZIKIT-u było zgłoszone sprawdziwe. No więc tylko bardzo przypominam się, bo po prostu lampa jest tak, że... Nie możemy się doprosić od kilku lat do spaceru, ale myślę, że to spróbujemy. Pani Prysia. Dziękuję. Ja chciałem sprawę kącik. Od 3 tygodni co najmniej są wersalki, różne bety, graty zgłaszane do Straży Miejskiej 2 tygodnie temu bez odzewu. To jest na trasie wycieczek do muzeum na ulicy Lipowej. Przechodzi setki turystów z całej Europy, świata i nikt się nie potrafi zająć od 2 tygodni tym, Straż Miejska nie może znaleźć właściciela, jest to pustostan, graniczy to z byłą fabryką baby. Ja bym prosił tutaj zarząd, żeby usunął to wezwanie. Nie, żeby zarząd swoją siłą. Ale jeżeli to jest na będzie gorszą sprawę, bo jest to mój rejestr. Proszę Państwa, przy tej okazji chciałem Państwu... Panie Radny, czyn społeczny musimy zrobić. Wyładujemy złe emocje na wersalce. Ja już nie mówię o tym dla fizyki. Ja chciałem Państwu powiedzieć, że pomnik, który nam oddarował nas miasto a już jest wieliczne. Panie Adamie, chciałem przy tej okazji powiedzieć jedną rzecz. Że proszę Państwa, no szary zrobili na to. Od tego miesiąca przechodzi oczyszczanie miasta przeszło do MPO. Przejęła to spółka miejska. W związku z tym krótki temat pomiędzy ZIKIT-em a dzielnicą przestał na dzisiaj, złącza zostały przerwane. Interwencja jest MPO. No więc MPO jako spółka miejska realizuje zadanie w postaci zimowego utrzymania, czyli odśnieżanie miasta, jak również oczyszczanie miasta, czyli mechaniczne to jest te wszystkie te zamiatarki, jak również to co miało ZIKIT. W związku z powyższym ja się postaram zaraz po wszystkich świętych wysłać do Państwa informacje, kto i pod jakimi telefonami się tym zajmuje. Część osób przeszło z ZIKIT-u do MPO, część nie, są to nowe osoby. Na dzisiaj trudno powiedzieć, jakimi oni budżetem dysponują, jakie mają kompetencje, za co odpowiadają, bo to jest nowy pomysł na... Lepsze jest bowiem dobrego, ja tego nie mogę zrozumieć do dzisiaj, tak jak będzie odbieranie śmieci od wszystkich mieszkańców też przez MPO. Po to była deregulacja rynku i po to była dywersyfikacja usług, żeby można było wybierać tańszego i lepszego, żeby z powrotem wrócić do jednego. Ale suma koce, pan źle pan mówi, proszę przepraszam, nie mówię. To jest już bezczelność. Nie subordynację. No nie, no poprawiam. Nie. Ustawa oczywiście MPO przyjął zadania koordynacyjne i ja wiem, że występowałem na sesji, na której byłem i był to temat długi. Poszczególne firmy, które oczywiście uczestniczą w koncesji, czyli mają koncesję, uczestniczą w wywozu nieczystości w terenie miasta, pozostają nadal. Natomiast MPO przyjęło wszystkie funkcje koordynacyjne, łącznie z tym, że również jest wykonawcą. Może oczywiście zajść też taka sytuacja, że MPO podziękuje pozostałym firmom i będzie to samo realizowało. No. Ale jak można mówić, że MPO jest odpowiedzialne w tej chwili. Przepraszam bardzo, proszę Państwa, ale ja muszę tutaj powiedzieć. Ja się nie chcę, Tomek, z Tobą sprzeczać, bo to nie jest miejsce. Natomiast stan prawdy na dzisiaj jest sytuacja jest taka. Proszę Państwa, śmieci stały się własnością, znaczy stają się od przyszłego roku własnością gminy. Gmina wyznaczyła uchwałą Rady Miasta i to dalej trwa prawnie, czy jest to możliwe, czy nie, swoją spółkę, to jest 100% spółką MPO. Oczywiście mogła to zrobić też inaczej, bo mogła zrobić, rozdzielić to na poszczególne podmioty, zrobić wolny rynek. Głównie chodzi o to, że jak będą płacone śmieci, ile będą śmieci kosztować, nikt nas nie wie, bo możliwy sposób płacenia śmieci, to są różne pomysły. Jeden z pomysłów to jest, że na przykład będzie podatek od nieruchomości, drugi, że to będzie specjalny podatek, nie będzie... Każdy, to jest bardziej skomplikowana sprawa. Ja nie chciałem przy tej okazji, tylko chciałem powiedzieć, że zadanie ZIKIT-u, które były na dzisiaj realizowane, czyli oczyszczanie miasta i zima, przeszło do MPO. I odpowiada za to spółka miejska, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczenia. Dziękuję. Sumując to, kto ma to usunąć? W prywatnej nieruchomości nawet ZIKIT też nie usunął. Albo wreszcie rurę z wodą na macie, czyli to jest rownika. To jest może śmieszne, ale to nie jest miasto, bo na prywatnym musi znaleźć właściwie, przepraszam bardzo, jeśli to jest własność prywatna, jeżeli Straż Miejska musi podjąć się działań w tym kierunku, ale musi znaleźć właściciela, nie przymusza właściciela do wyczyszczenia nieruchomości. Wymusza się od właściciela. No. Ale do kogo dzwoniłeś? Przynieś, zostaw jakąś interwencję, sprawdzimy u naczelnika stołu, czy w ogóle rozmawiamy. No z kim rozmawiamy? Będziemy do tego. No i co zrobili? No nic nie zrobili. No minął 2 tygodnie. Jest przewodniczący komisji na sektorze. Będzie miała odpowiedź. Proszę? Także sam strój w poszczególnych. Potrafili znaleźć. Po prostu nie, no temat SAN-u jest odpowiedź na temat SAN-u. Sam, gdzie były śmieci, ZIKIT się nie chciał tknąć, bo było to na prywatnej działce, przez m.in. interwencję. Faktem jest, że tutaj koleżanka też była zdenerwowana. Trwało to 3 tygodnie, ale Straż Miejska znalazła, to jest market, punkt, firma, znalazła właściciela, dała mu termin tydzień na usprzątnięcie, przyszli, wysprzątali, zrobili porządek, i jest porządek. Także nie można powiedzieć, że w tej sprawie nie są skuteczni. Oni mają do tego narzędzie. Jureczko, coś jeszcze? Jacek? Tak. Ja mam taką, tutaj padały słowa o tym, żebyśmy nie wprowadzali mieszkańców w błąd. No takie dość poważne słowa. Ja mam taką prośbę, bo rozumiem, że pani Półtora, ona jest podpisana pod artykułem na pierwszej stronie. To jest ta pani, która na zlecenie naszej Rady pisze artykuły. Rozumiem, że merytorycznie ktoś w jakiś tam chociaż drobny sposób sprawdza to, co pani napisała. Prosiłbym w takim razie o jakieś lekkie sprostowanie tego artykułu, który jest w ostatniej gazetce. No bo parę zdań, a no parę błędów i nieprawd. Ale konkretnie? Konkretnie takiej, że w roku 2012 ze środków dzielnicy zakupiony agregat pompowy BHE 200B. To nie było B? To było B? Czy C? Nie. Nie ze środków 2012 roku, po pierwsze. Po pierwsze. Jeżeli już tak chcemy analizować. Po drugie, zalanie okolic Rybic zdarzyło się latem 2010 roku, kiedy to przerwane został wał przeciwpowodziowy rejonie ulicy Nowogódzkiej. Proszę Państwa, jedno z drugim nie ma najmniejszego znaczenia. I za artykuł... Dokładnie chciałem, powiem tak, chciałem użyć tego sformułowania, że prasa kłamie, nasza również na pierwszej stronie. To znaczy, to są nieprecyzyjne sformułowania, a z których wiadomo, że Rybice niczego nie może. Ale to, że my to wiemy, to dobrze, że dokładnie wiemy, tylko że to jest w naszej gazetce i my to piszemy. Kolegium redakcyjne jest podpisane. Dziękuję. Ja przypomniałam tylko Wasz na koniec. Jest przy ulicy Saskiej, polecam się łaskawej pamięci. Pani radna łaskawa natychmiast będzie informowana przy wizji, jak będą robione. Bardzo dziękuję. Ja przypominam termin 9-18. Tak jest, już dostałem listę z partycypu i pokażę się. Mistrz świata. Tak? Już jeszcze nie naszą dyskusję, już o tym jakoś to skontrolować. Znaczy, ale Pani przepraszam. To dlatego tak wiesz, wszystko więcej wiedzą niż ja po prostu byłam... Bo byłam, rozmawiałam z Goszą i z facetem i na przykład niektóre rzeczy nie mówiliśmy, a oni po prostu więcej wiedzą. Nie mam powiedzieć. A ja jeszcze mogę jeszcze jedno słowo odnośnie tego usunięcia tych śmieci. To proszę Państwa, to takie proste nie było, bo owszem pismo było i wcześniej i te wszystkie akcje były, jak pan Włodarczyk mówi, ale dopiero jak wierzba się zawaliła i spadł słup, i on był pod napięciem, to dopiero wtedy ruszyło. Powiem tak. To dopiero wtedy ruszyło. Te dwie rzeczy nie miały z sobą żadnego znaczenia. Dlatego, że wcześniej wyszło pismo, a temat wierzby wyszedł przy okazji, znaczy nie przy okazji, w trakcie, że tak powiem, znalezienia i zobowiązania padła jeszcze wierzba. Oczywiście zawsze, Pan Bolek, dziękuję. Januszku. Ja tylko 2 słowa. Co prawda już tutaj informowałem pana przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa o sprawę, którą chcę powiedzieć. Dzisiaj przyszedł do mnie mieszkaniec z ulicy Limanowskiego. Od dłuższego czasu jakiś barbarzyńca, łobuz praktycznie niszczy ulicę Limanowskiego graffiti. Co najgorsze, zamalowywuje bramę. Bramy wejściowe do starych kamienic, potężne, duże bramy, praktycznie są na całej długości od szkoły aż po skrzyżowanie praktycznie z ulicą Limanowskiego, zamalowane totalnie. Praktycznie są to duże pieniądze i mówię szczególnie o tym, żeby być może, no prosiłem tutaj Bolka o interwencję, ale jakbyś był uprzejmy, ale co najważniejsze, co chcę powiedzieć, otóż ten pan dzwonił do służby porządkowej, do tej naszej służby miejskiej, na Straży Miejskiej na Kozówek i mówiąc trywialnie został wpuszczony po brzytwie, także prosiłbym uprzejmie. Ja powiem tylko tyle, tu zostali na terenie starego na terenie Starego Podgórza zostali dzielnicowi, znaczy ci strażnicy obszarowi, rejonowi. Zmniejszyła się ilość osób w Straży Miejskiej, patrola, nie będzie w nocy patroli, ale, no bo nie mają od 12 w nocy już jak będzie pomykał w nocy, to zwróć uwagę na to, wszystkie prawy zawalowane. Ale są ci strażnicy rejonowi, w związku z tym należy, będziemy rozmawiać ze sobą o nocie strażników rejonowych z policja, no bo trzeba złapać na nieszczęście, trzeba złapać na gorącym uczestniku. Ale proszę uprzejmie, pierwsze słyszę o tych prawach, nigdzie. To wiecie, że mówię ciemno, totalne zniszczenie. Totalne zniszczenie. A wiesz, że renowacja dużej bramy w kamienicy to nie jest taka prosta sprawa. Także dziękuję wszystkim. Czy Pani Basia chciała coś powiedzieć o naszym kochanym? Sesja kiedy Pani przewodnicząca? 20 listopada. O godzinie 17:30. A, proszę Państwa, nie, oczywiście. W związku z potrzebą, chciałbym tu właściwie się wyrazić, że już 6 lat temu, planujemy objazd pomiędzy sesjami i ten objazd byłby, proszę Państwa, w sobotę. Nie,